W dzisiejszym odcinku przed wami traf do celu. Dzisiaj wraz z Kaspolem, Rejem oraz Ewelą będziemy skakać, w sumie wyrzucać się z armaty i będziemy musieli trafić w jakąś punktację. Ale zaraz wam wytłumaczę dokładnie, o co chodzi. Także tutaj witamy Kaspola i Reja. Siema. No i oczywiście ja też się z wami witam, hejka. I w dzisiejszym odcinku będą aż 3 rundy. Także widzowie, jak możecie zobaczyć, mamy tutaj armatę. My będziemy do tej armaty wchodzić w 3 rundach. W każdej rundzie będziemy mieli po 5 wybić i słuchajcie, będziemy walczyć oczywiście, kto zajmie pierwsze miejsce, będzie miał najlepszą broń, kto zajmie drugie, będzie miał taką średnią, kto zajmie trzecie, będzie miał no taką szarą, a jeśli ktoś zajmie ostatnie miejsce, to nie dostanie nic. Jak widzicie, mamy tutaj 3 razy podium, także będą 3 rundy, ale czekajcie do samego końca, żebyście zobaczyli, co w każdej rundzie będzie nowego. No i oczywiście, kto jeszcze nie ma kodu Ewela w sklepie, to oczywiście przypominam, wpisujcie. No i kupujcie skiny. A więc jeśli chodzi o pierwszą rundę, pierwsza runda jest bardzo prosta. Tutaj mamy włączoną pierwszą rundę. Pierwsza runda polega na tym, że mamy właśnie po 5 skoków, także pierwszy będzie Reju. Reju, jesteś gotowy? Jestem gotowy, jak zawsze. Dobra, no to Reju wsiada i wchodzi do armaty i musisz wycelować po prostu sam sobą, wyrzucić się, żeby tam trafić w jakieś pole. Im mniejsze pole, tym lepiej. To jak możecie zobaczyć, mamy 10 punktów, 30, 60, a najwięcej punktów, ile możemy zdobyć, jest to właśnie to pomarańczowe kółeczko. I jest to 70 punktów. Dobra, więc zaczynamy jako pierwsi gierkę, więc wyskakuję do armaty i spróbujemy trafić w 40 punktów, więc trochę do góry i lecimy. Czy uda się? No chyba się nic nie uda, albo czy... O, mamy 10 punktów. Ja tak szczerze też sobie tutaj w głowie planowałam, co jako pierwsze tutaj będzie moim punktem i też obstawiam, że w 40 polecę. Dobra, dotarłem do armaty. Wchodzimy do armaty i teraz może troszeczkę wyżej, żeby większą liczbę zdobyć, więc do góry i lecimy. Czy uda się jakąś liczbę teraz dostać, czy zaś będzie 10? Oj, chyba niestety nic nie trafiłem, obok 40 byłem, ale no niestety nic nie trafiłem, więc szybko biegniemy do armaty i wystrzelimy się jeszcze raz. Czyli wygląda na to, że Reju po 2 skokach ma 10 punktów i widzowie, ja wam jeszcze nie powiedziałem jednego. Mamy tutaj rundę numer 2 i runda numer 2 będzie totalnie inną rundą. No i jeśli podobają wam się takie filmy, koniecznie zostawiajcie łapy i subskrybujcie nasz kanał po więcej takich odcinków. I Rafał tutaj mówił na początku, że pierwsza runda jest bardzo łatwa, ale z tego co widzę, to nie jest takie łatwe, także mam nadzieję, że tutaj uda ci się ustrzelić tą 40, którą planowałeś. O, mam nadzieję taką też, więc wchodzimy do armaty i jak najwyżej spróbujemy wycelować i lecimy. Czy tym razem się uda, czy może nawet więcej się uda, ale chyba... Albo... Dobra, mam... Niestety nie trafiłem, ale mam już mniej więcej taktykę, jak trafić 60 punktów. Dobrze, dobiegam do armaty, więc teraz ustawmy sobie tak, jak mieliśmy, tylko troszeczkę w lewo. I lecimy. Miejmy nadzieję, że teraz trafię 60 punktów, bo jak nie, to będzie bardzo słabo. I mamy 60 punktów, bardzo fajnie. Ale ładnie, ładnie, 60 punktów, czyli razem na tą chwilę Reju ma 70. Wsiadamy do armaty i jeszcze raz spróbujemy 60. Czy uda się? To zobaczymy, dolatujemy, czy uda się i... Udało się za 60 zdobyć. Dokładnie, 130 punktów dla Reja. Teraz mamy pana Kaspola. Panie Kaspolu, proszę tutaj do armaty wsiadać i proszę tutaj trafić coś dobrego. Dobrze, ja planuję na sam początek spróbować wycelować w 70. Jak się nie uda, to polecę wyżej. Także celujemy i lecimy. Czy będzie? Nie będzie. Będzie 40. Jest 40. No i to jest bardzo dobry start. Ja tu wszystkie punkty zapisuję. Na tą chwilę, no to jest dobrze. 70 jest najcięższe tutaj, przypominam, bo jest takie malutkie. Także tutaj poprzeczka wysoko tutaj podniesiona. To tak. To spróbuję wycelować tą 60, co celował Ray. Także lecimy. I czy będzie? Będzie. Na pewno będzie. Była. 60. Ej, ale im dobrze idzie, no to Kaspol ma już 100 punktów, czyli wygląda na to, że na pewno będzie na podium. Chociaż może jeszcze nie trafić 3 razy i wiecie. A nie chcę tutaj nic mówić, ale mi się wydaje, że tutaj właśnie Kaspol bierze troszkę tutaj od Reja, bo i wydaje mi się, że ja też tak będę robić, także dzięki Reju, że tutaj mówiłeś na głos, co robisz i ogólnie. Sobie popełniłem błąd, ale dobra. Dobra, także celujemy. Mam nadzieję, pewnie teraz nie trafię, znając moje życie i szczęście. Obok. Ty mam milimetry, co? Tak, czyli 0. Także znowu celujemy. Czwarty wystrzał. I lecimy. Znowu milimetry będą albo... Tak,
Znowu milimetry. Czyli wygląda na to, że to jest to, co powiedziałem, bo mówiłem, że pewnie Kaspol nie trafi trzy razy i będzie za Rejem, także albo Rejo, albo Kaspol już na pewno będą mieli trzecie miejsce. Może tak. Zobaczymy. Lecimy. I nad 40. Czyli 0-0, tak jest, widzowie, na tą chwilę. Reju na pewno zajmuje trzecie miejsce. Okej, Ewela, teraz jest pora na ciebie. Ja ci życzę powodzenia, ale wydaje mi się, że będę cię trollował, tak mi się wydaje. Ej, Rafał, co ty mi tutaj robisz? Ty mi to zrobiłeś? Ej! Ej, bo ja się zestresowałam, a ty mnie jeszcze bardziej stresujesz. Jak powiedzieliście, że ja... Ej, patrzcie się, tutaj damy sobie... A bo to można tak ruszać, ja w ogóle dawno nie strzelałam z tego, dobra? I w samą górę tutaj... I zobaczmy, ja tutaj od Reja biorę taktykę. Mam nadzieję, że uda się w tą 60. Proszę, bo nie chcę być przegrywem. W sam, no nie w sam środek może, ale idealnie 60, także dobra. Ja w ogóle na początku zrobię tak, bo Reju ma 130, tak? Chyba tak. Postaram się najpierw w tą 60, jak mi dobrze idzie. Czekajcie, o. A później spróbuję czegoś nowego. Także najpierw chcę zrobić więcej punktów, a później będę kombinowała coś innego. W tą 70 może jakoś. Dobra, mamy 60, czyli 120 już jest. Ej, czyli wygląda na to, że Rejun w tej chwili ma 130 punktów, Kaspol ma 100, a Ewela ma już 120. Tylko ja nie chcę być taka nudna i cały czas, mogłabym cały czas to samo robić. I wiesz, ten sam punkt, ale postaram się, teraz mam nadzieję, że uda mi się 60 i postaram się później coś innego. Potrzymajcie kciuki, żeby ta 60 teraz się udała i żebym miała... Dobra, jest, w samą górę 60, ale udało się, także Rafał, zapisuj tam moje punkciki. Tak, na tą chwilę na pewno masz drugie miejsce, o ile mi się uda w ogóle w cokolwiek trafić. Dobra, ja bym chciała teraz 70, 70 jest troszkę niżej niż 60, więc czekajcie, o jakie to jest malutkie. Jak to tak nacelować, żeby to było? Tego się nie da tak zrobić. Dobra, skaczę tutaj troszkę niżej i mam nadzieję, że uda się 70, ale już widzę, że lecę tutaj za bardzo w lewo i 0. Dobra, to jest źle. Czyli na tą chwilę masz jeszcze jeden skok, ale i tak masz już drugie miejsce na pewno. Ej, robię tak, że to jest pierwsza runda, więc zrobię tak, że robię losowo. O, patrzcie się, byle gdzie i zobaczymy, czy mi się uda. Bo i tak mam drugie miejsce, także na spokojnie. I nie mówcie, że tutaj 30 trafię? Trafię? Nie, troszkę pod, także no mam 180, Rafał, mam nadzieję, że tobie pójdzie gorzej i ja będę miała pierwsze miejsce. Właśnie teraz jest moje podejście i ja mam taki plan na to wszystko, że nie będę na pewno w tą 60 tam, tylko będę tu się starał w 70, która jest na samym środku, więc na pewno to by było gdzieś w ten sposób, by trzeba było wyskoczyć. Dobra, zobaczmy, czy się uda, czy wycelujemy idealnie. Wygląda na to, że... Tak. Że brakowało mi bardzo mało. Za wysoko, troszkę niżej, ale na wysokości 70. Drugie podejście, czyli troszkę niżej na wysokości. To dajmy sobie teraz tak i myślę, że teraz trafimy. Trzymajcie kciuki, w ogóle widzę, zostawiajcie łapy w górę, jak podobają wam się takie odcinki. No nie trafię w tą 70, to jest niemożliwe. Ej, ja ci powiem, że dużo za wysoko nad 70, ale zanim tutaj będziesz miał sposób, to już ci braknie pewnie prób. Lećmy przynajmniej, no nie wiem, gdzie tutaj mogę lecieć. Lećmy tu i tu będzie 70. Patrzcie się, bomb. Dobra. Trzymajcie kciuki za tą 70. No. Było chyba, czy nie? Właśnie nie wiem, tak. Właśnie chyba nie wiem. Bardzo na skraju, chyba nie było. Mogę trafić tylko dwa razy w 70, dobra. Nie ruszam nic, uwaga. No, come on, no. Dobra, widzowie, nie pozostaje mi nic innego, jak złamać nogę teraz. No, co jest grane? Nie, no ja muszę w tą 70, muszę, dajmy, o, dobra. Teraz będzie. Uwaga. I... Ej, no to jest skam, no 3 razy za 0, widzowie. Dobra, przechodzimy do rundy numer 2. Także wychodzi na to, że udało mi się w końcu w jakiejś tutaj konkurencji zdobyć pierwsze miejsce, także ja mam taką broń. Ja zdobyłem drugie miejsce, dostaję niebieskiego PM-a. A ja zdobyłem trzecie miejsce i zdobywam szarego PM-a. I ja właśnie pozostałem sprzątającym i przechodzimy, widzowie, teraz do drugiej rundy. Ja nie mam nic i druga runda. Co możemy w drugiej rundzie wygrać? Shotguny i tutaj się muszę postarać, ale włączmy sobie tutaj nowe rzeczy. Runda numer 2 polega na tym, że każdy wynik będzie mnożony razy 2, jeśli w tą tarczę trafimy. Czyli załóżmy, pierwsze 3 skoki, ktoś zdobył 10, 10 i 10, to ma 30, a w czwartym skoku uderzył razy 2, to mnożymy całość razy 2. Czy da się tą armatą przesuwać? Chyba nie. A nie da się niestety. A chciałem trochę się przybliżyć, żeby troszeczkę oszukać. Więc spróbujmy może na dobry początek trafić w 50. Więc namierzmy sobie i
czy uda się i... Czy uda się 50? Chyba nie, ale czy dam 10? Też nie, niestety, więc nic nie trafiam. Kolejna próba, teraz spróbujemy trafić może 40, więc namierzmy sobie no i lecimy. Czy uda się coś trafić, czy nic się nie da? I mamy 40, udało się zdobyć 40. Czyli teraz opłaca się trafić razy 2, no bo wtedy będzie 80, albo w sumie drugi raz można trafić 40 w sumie. Właśnie taką taktykę obrałem, więc teraz trafiamy 20, później zaś 20 i może spróbujemy 60 trafić. Więc nabierzmy sobie X2 i lecimy. Tylko czy uda mi się teraz trafić? To jest duża tarcza, ale chyba powinniśmy trafić. O nie, przeleciałem, o nie! No niestety nie udało się i umieram. Dobra, no to więc teraz może spróbujmy inną liczbę zdobyć, bo chyba jak teraz trafić X2, to chyba nic nie dostaje. Czy dostaje jakby razy 4. To będziesz miał, teraz masz 80 punktów, razy 2 będziesz miał 164. I teraz powinniśmy trafić, więc lecimy, albo... Czy ja trafię? Trafiłem. Pomimo tak blisko krańca, ale trafiłem X2, więc tak, no to co, spróbujemy jeszcze raz X2 trafić i miejmy nadzieję, że teraz uda mi się trafić, więc lecimy i czy uda się? Dolatuje i udało się, kolejne X2. Także Ray ma 160 punktów, kolejną osobą jest Kaspol, także żeby tutaj być nad nim, no to musi pobić jego tutaj sumę. Dobra, także ja będę celować na razie w 40. Mam nadzieję, że się uda trafić w tą 40. Także lecimy. I czy będzie? Będzie, jest 40. Tutaj wyczuwam taką samą taktykę. Czy teraz będzie X2, czy nie? Zobaczymy. Ja nie zdradzam taktyki. Lecimy teraz, próbuję polecieć po 60. Jak się nie uda, to lecę po razy 2. I czy dolecę? Między 60 a 40. I mamy 0 za drugi skok. Ja tu proponuję już razy 2 coś polować, bo może być 40 punktów na koniec. Także tak to właśnie zrobię. Więc wyceluję. Mam nadzieję, że trafię w to razy 2. Także lecimy. No i powinienem trafić. Chociaż... Jestem, na krańcu. Czyli na tą chwilę masz 80 punktów. No i teraz wystarczy jeszcze 2 razy 2 i będziesz miał 320. Wow, to dużo bardzo. Dobra, także wystrzeliwuję się i lecimy na spokojnie. Będzie razy 2 już. Czyli mamy na tą chwilę 160 punktów. Czyli już jest na pewno remis z Rejem, bo Reju miał 160. Także albo remis, albo wyżej. No to lecimy po razy 2. Także trafiam. Jest razy 2. Ale to jest dobra taktyka, nastawić sobie tą armatę, widzowie, czyli 320 punktów u Kaspola. Ewela, teraz twoje podejście, trzymamy kciuki, żebyś nie trafiła w nic. Ja tutaj mam właśnie podobną taktykę, bo ja sobie tutaj nastawię nad... Tylko czekajcie, tutaj pici w tą stronę. Ja miałam jakoś tak dobra. Nie wiem, czy trafię, czy nie za bardzo w prawo. Bo mi się coś tutaj chyba nie udało. Ja chciałam 60 trafić. Proszę, 60! Nie, obok pici, tak, dobra. Czyli na razie mam 0. Na razie źle to wygląda. Czekajcie, ja tutaj muszę tak troszeczkę. Pici. Ej, Rafał! Przestań! I patrzcie, tutaj powinnam mieć już dodatkowe punkty za to, że mnie tutaj troluje. Ej, zostawcie mnie! Bo nie widzę kropeczki! Rafał, bo ci dam kulkę z mojej fajnej broni, której nie masz takiej. Ja w sumie nie mam, ale ja mam, patrzcie, jaki mam zbierak. Czekaj, nie gadaj nic na chwilę, bo muszę się skupić. O! I uwaga, mam nadzieję, że tam nie poruszaliście, bo 60 teraz celuję, później razy 2 i wygrywamy to. Dobra, mamy 60, tylko niestety straciłam pierwszą próbę. Tylko mi się wydaje, że ja tą 60 już miałam oblukaną, jak to zrobić, a teraz wydaje mi się, ja spróbuję w to razy 2. Wydaje mi się, że mogę nie trafić w to razy 2. Ej, nie gadajcie, że ja nie trafię. Tak za nisko, aż co wy gadacie? Zostaje ci tylko i wyłącznie 2 skoki, masz 60 punktów, masz na tą chwilę trzecie miejsce. Dobra, czyli muszę dużo wyżej. Czekajcie, tu. Dobra. Co tu się podziało? Dobra, dawaj to razy 2. Nie, będzie? Dobra, mamy razy 2, czyli mam 120.
Czyli i tak na razie przegrywam, w sensie na razie i tak jestem niżej niż Ray, tak? Bo Ray miał 160. Tak, Ray miał 160, na tą chwilę masz 120 punktów. Żeby się tak czuć bezpiecznie, to muszę... Rafał, nie poruszałeś mi? Nie, coś ty. Ani troszkę. I czekajcie, jak ja to robiłam? Do samej góry jest, tak? Dobra, gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że mi się uda teraz. Bo jak będę tutaj przed Rejem, to będę taka bezpieczna. Dobra, razy dwa. Czyli Ewela na tą chwilę ma 240 punktów i jest na drugiej pozycji. No ale jestem jeszcze ja i muszę trafić w 60. Także Ewela, gratulacje. Ja teraz przechodzę do trafiania tutaj w tą 60. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Dobra, do samego fulla. Zobaczymy, czy to coś da. Ale uwaga. Co, za nisko będę? Nie. Dobrze, jest, widzowie, mamy 60. To jest ukradnięcie taktyki od Eweli, także musisz mi tutaj połowę punktów oddać za to. Ewela, słuchaj, bo ja lecę po kolejne 60 i teraz zaczynamy mnożyć, widzowie. Mamy 120 punktów na tą chwilę, ja sobie to zapiszę wszystko. I teraz pomysł jest taki, że lecimy razy dwa, razy dwa, razy dwa, razy dwa. Chciałam ci rozwalić tą 60, ale chyba się nie da. No właśnie, widzicie, ja nie wiem, widzowie, lecimy po razy dwa. Kolejny skok i muszę trafić, muszę trafić w razy dwa i prawdopodobnie tak jest, mamy to. Czyli na tą chwilę mamy 240 punktów i zobaczymy, które miejsce tutaj będziemy mieli. Na tą chwilę mam remis z Ewelą, ale jestem wyżej od Reja, a niżej od Kaspola. Skok numer 4 i teraz zrobimy sobie może, a może w inne razy dwa, żeby tutaj w kolejnej rundzie nie będzie można powtarzać ruchów. Taka będzie zasada, więc dobra. Lecimy, mamy 240. Czy będzie razy dwa? Nie będzie razy dwa, naprawdę? Naprawdę nie? Musimy to zrobić w ten sposób. I uwaga, czy mamy razy dwa? Ej, no nie, no. Dobra, ej, chyba jest. Chyba jest, bo siadłem na tym, co? Chyba wygląda na to. 480 punktów, widzowie, tak jest, czyli zajmujemy pierwsze miejsce, idziemy po odebrać bronię. Okej, jako że zajęłem pierwsze miejsce, biorę tutaj niebieską pompę, drugie miejsce zajmuje Kaspol. Czyli biorę zieloną pompę. A ja biorę sobie szarą, ale lepsza taka niż Reja. A ja zostaję z sprzątaczem. Dokładnie, także lecimy teraz do trzeciej rundy i co ciekawe, tutaj będziemy mogli wygrać leczenie, będziemy mogli wygrać Skara, Mkę, szarą Mkę. To będzie dobra runda i teraz zobaczcie, gasimy rundę numer 2. W ogóle jeśli macie jakiś pomysł na serię, jakie mini gry byśmy mogli grać, piszcie w komentarzach. I odpalam rundę numer 3. Runda numer 3 polega na tym, że możemy stracić wszystko. Czyli to jest minus, nie minus 100 punktów, a minus 100%. Czyli załóżmy, mamy 4 skoki, uzyskaliśmy 100 punktów i piąty skok to jest minus 100%, to mamy na sam koniec 0. I słuchajcie, teraz robimy w ten sposób, że nie można latać to samo miejsce dwukrotnie. Czyli jak traficie 60, to 60 się już kasuje. Rozpoczynamy kolejną rundę i ostatnią, więc ja wchodzę do armaty i spróbujemy na dobry początek trafić 60, a później mniejsze liczby, więc lecimy i czy uda się trafić 60, to latujemy. Chyba się uda i mamy 60, więc teraz już nie możemy trafić tej liczby, więc teraz jakieś mniejsze liczby spróbujemy trafić. Teraz będzie ciężej, bo ta 60 to ona tutaj już jest odwiedzana przez każdego chyba w dzisiejszym odcinku. Wchodzimy do armaty. No i może polecimy na tą dużą dziesiątkę po prawej, ta zielona, więc lecimy i powinien trafić, bo trochę dziwne by było, jakbym nie trafił, ale chyba trafimy i udało się, czyli mamy 70 punktów. Dobra, jesteśmy przy armacie, wchodzimy i tak, trafiłem 60 i trafiłem 10, więc może teraz spróbujemy tą małą 70 trafić, ale to będzie dość trudne, więc namierzmy sobie i troszeczkę do góry. O, trochę trudno będzie, ale miejmy nadzieję, że trafię. I dobra, lecimy. Czy uda się? Lecimy, lecimy. Niestety nie, ale zaś trafiłem w dziesiątkę. Więc namierzamy sobie i lecimy. Czy uda się? Chyba się uda. Albo? Nie, uda się łatwo. Trafiliśmy 20, więc mamy ile punktów? Na tą chwilę 100 punktów dla Reja. Ej, naprawdę dobrze mu idzie, bo wszystko trafił, nie? Więc sobie namierzmy i lecimy. O nie, czy ja trafię? Dobra, nie. Czy... Aj, myślałem, że trafię 60 za minusowymi, ale nie trafiłem. To teraz moja kolej. Ja będę na pewno teraz celować w 60, która jest na górze, na środku. Także spróbujemy trafić. Lecimy. Czy uda się? Będzie...
między nimi. A tutaj ci podpowiem, że jak trafiasz w tą 60, to musisz do samej góry. Dobra, no to lecimy. Gorzej, jak źle podpowiedziałam i teraz nic nie trafi. Trafię, trafiłem. I nawet stanął na tym, co jest grane. Także 60 punktów dla Kaspola i tamto miejsce już nie może być odwiedzane. Także zasiadamy ponownie do armaty i będę próbować celować w 70, który jest między 60, 10 a 20 po prawej stronie. I już widzę, że się nie uda, ale chyba trafił 20. Prawie. Czy jeszcze dwa razy zostały? Czwarta próba. No dobra, spróbujmy trafić tą 20, co tam jest, zamiast 70. Także lecę i się nie uda. Te 70 są mega trudne, chyba w dzisiejszym odcinku nikt nie trafił 70, nie? Nikt, no ja się starałem, ale wyszedłem na zero przy tym. Dobra, zmieniam taktykę, spróbuję trafić na samej górze tą 20. Zobaczymy, czy się uda, także lecę. Będzie minus 100. I będzie, jest, 20. Dobra, czyli teraz ja i Rafał, powiedz mi, ile Reju ma i ile Kaspol mają punktów? W tą chwilę Reju ma 100 punktów, Kaspol ma na tą chwilę 80, jeśli nie zrobiłem jakiegoś błędu. Dobra, ja standardowo jak każdy, najpierw idę 60, bo to już jest obcykane, jak to robić. Mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, idealnie tutaj stanęłam na 60, także mamy 60, czyli mamy już 60 i teraz już jest ciężej, bo teraz już nie wiadomo, jak to robić, tam już miałam obcykane. Tutaj jest dużo tych minus setek, ale tutaj z prawej strony nie jest tak ciężko. Czekajcie, jak ja muszę trafić tu bardziej, o, jak tu było tu, to czekajcie, tu. Dobra, mam nadzieję, że 20 trafię, to przynajmniej celowałam i nie mówcie, że trafię! Ej, chyba trafiłam, ale w sam dół, ale trafiłam, także możecie tam zapisać. Trafiłaś, ja tu zapisuję punkty, także Ewela jeszcze ma 3 skoki. I mam 80 punktów, także jestem tutaj już na remisie na ostatnim miejscu, jakbyśmy byli na ostatnim. I tutaj 20 trafiałam, więc teraz pasowałoby. Może tą 30 spróbujmy? Czekajcie, tą 30 jeszcze nikt nie próbował tego i ona jest tak mega nisko. To próbowałam tak. Dobra, dajemy tak. Zobaczymy, czy się uda ta 30. O nie, chyba nie, chociaż... Ej, prawie tu 60 by mi się udało, ale no dobra, nie prawie. Dużo brakowało. Z naszej strony to wyglądało, że brakuje bardzo dużo. I teraz mam dylemat, czy próbować w tą 30? Dużo brakło mi, nie? Bardziej 60 tutaj, to bardziej tą 60. I ja to gdzieś dałam... Tak, dobra. 60! Trzymajcie kciuki za mnie, dobra? Okej, trzymam w dół. Trochę za ten. Dobra, ja muszę teraz coś trafić, żebym była, nie była, miała czwartego miejsca, tylko w razie w żebym miała trzecie miejsce. Więc chyba idę w tą 10, tak mi się wydaje. Dobra. Słuchajcie. 60 na wysokości 6, dobra. Mam nadzieję, że uda mi się tą 10 i będę miała w tym sposobem 90 punktów i będę miała w razie w najgorszym wypadku trzecie miejsce, dobra. Także mam już trzecie miejsce jak coś. Także albo Kaspol nie będzie miał nic, albo ja. Teraz jest moja kolej. Ja oczywiście podejdę do tego tutaj tak jak każdy. Wyceluję sobie w tą 60. Wyjadę do samej góry, wyrzucę się. No i tutaj raczej na pewno będziemy mieli 60 punktów, chyba że coś mi się tam... O! Dobra, jest. Mamy 60 punktów, lecimy po drugi skok. Zabrałeś tutaj moją podpowiedź, że na maksa do góry? No dokładnie tak zrobiłem, Ewela. Lecimy teraz po 50. Jeśli tutaj mieliśmy do samej góry, zobaczcie, tak, to tamto jest trochę niżej i lecimy po 50. Patrzcie się, pum, 50 wpada na naszą tutaj... On nie wpada. Powiedziałabym, że dużo, bardzo nie wpada. W sensie, no, że dużo brakowało. I musimy gdzieś tak, dobra. Tą 50 jeszcze raz. Czy my wpadniemy w tą 50? Dobrze by było. I dobra, teraz już powinienem trafić w tą 50. No jak nie trafię, no to jestem przegrywem. Ale trafiam. Dobra, mamy 50, czyli mamy 110 punktów, widzowie. Czyli na to wygląda, że ja już po tych skokach jestem pierwszy, więc chyba bez sensu, żebym skakał dalej. Co powiecie, skakać czy nie? Ale może trafić minus 100. Dobra, tu 200 IQ u Kaspol tutaj, dobra. Rafał tutaj chciał nas wycwanić, skubaniec. Celuj tutaj w to 40 czerwone na samym środku, okej? Okay? Celuj tam dobra, w to. Dobra, pom! Ojoj, nie trafiłem. Tutaj Skara i bierzemy tutaj potkę. Drugie miejsce kto ma? Ja,
więc biorę sobie potkę i M-kę. A dla mnie jest szara M-ka, także mam dużo szaraczków dzisiaj. Zostaję znowu sprzątaczem. To, co udało nam się uzyskać, teraz możemy tym walczyć. Kto zrobi jako pierwszy 5 fragów, wygrywa. Okej, dobra, widzowie, możemy się bić. Trzymajcie tutaj kciuki. Pójdziemy sobie może w to miejsce. Ja mam pompy, mam skara. Zaczynamy i lecimy. Ruszamy w stronę Kaspola. Dobra, możemy się bić. Jak wiecie, ja nie jestem zbyt dobra tutaj w jakieś ten strzelanki. Ale poluję na Rafała. Patrzcie się. Dostał, dostał. Dobra, mamy Kaspola. Jeden frag. Mamy full życia. O nie, nie. Ajajajajaj. Mam szarą pompę, także nie jest zbyt dobrze. Ale idziemy tu, kampimy na Rafała. Nie, nie wiem, gdzie jest Rafał. Oni się tam nawalają. Dobra. Musimy tam iść. On ma M-kę. No. O kurde. Nie. Uy! Nie. Nie. O mój Boże. Dobra, tutaj się kas pobije. Czy ukradniemy Eweli? Ukradłem. Czy Ewelę zabijemy? Nie wiem, zobaczymy. Gdzie jest Rafa? Rafa jest tam na dole, podjedźmy. Podjedźmy go. O, Kaspol zabił Rafę. O, Kaspol mnie zabija, wow! Najgorzej! Leczymy się. Muszę się... Nie! 20 HP. Muszymy tutaj. Jezus, i padłem, ja nie mogę żadnego, cały czas mi wszyscy kradną, jak to jest możliwe? I zabiłem Kaspola, teraz chyba Rafa do nas podejdzie, a jednak nie, więc spróbujmy go zestrzelić, gdzie oni są. No mój, dobra, Rej. No, gi. Cholera. Zabiłem. Kaspola, mamy full HP. O, zabiłem Ewelę. Dobra, widzowie, Rejo wygrywa. Ja tylko 2 fragi, a ja to tyle poobijałem. Czytajcie opis, tam macie wszystko i oczywiście wbijajcie teraz na ten film. No i co, do następnego, trzymajcie się, na razie, piona.